Witam serdecznie Państwa na naszej uroczystości gali, właściwie związanej z naszymi zdolnymi uczniami. W tym roku spotkamy się w trochę dziwnych okolicznościach. Raz, że te maski, raz, że ten rok szkolny był tak naprawdę totalnie inny od każdego innego, który już za nami. Tym bardziej wydaje mi się, że warto Państwu pogratulować. Nie mówię tylko o młodzieży i dzieciach, ale także o rodzicach, bo w tym roku na pewno wymagało od Państwa to dużo więcej pracy, dużo więcej zaangażowania. Tym bardziej moje gorące gratulacje dla wszystkich. Ja myślę też, że wypadałoby wspomnieć o pracy wszystkich nauczycieli, którzy są zaangażowani bezpośrednio w sukcesy naszych prymusów, bo bez nich tak naprawdę te osiągnięcia nie byłyby możliwe. W każdej ze szkół mamy ucznia, uczennicę z bardzo wysoką średnią. Niektórzy z Was rokrocznie są laureatami tego wyróżnienia. To pokazuje, że nie ma w Waszym działaniu przypadkowości, a wręcz przeciwnie, systematyczna praca poparta uzdolnieniami oraz wytyczająca taki kierunek. A oto i nasi międzyrzeccy prymusi 2020. Wiktoria Grudzińska, Szkoła Podstawowa nr 1 imieniem Henryka Sienkiewicza z oddziałami integracyjnymi i sportowymi w Międzyrzecu Podlaskim. Średnia ocen 5,71. Joanna Golet, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 imieniem Bolesława Prusa z oddziałami integracyjnymi, sportowymi i dwujęzycznymi w Międzyrzecu Podlaskim. Średnia ocen 5,64. Cezary Cap, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 imieniem Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi i sportowymi w Międzyrzecu Podlaskim. Średnia ocen 5,58. Szkoły ponadpodstawowe. Jakub Kiryluk, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych imieniem Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Średnia ocen 5,53. Aleksandra Kurowska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego imieniem generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Średnia ocen 5,40. Magdalena Ziarek, uczennica Zespołu Szkół Technicznych imieniem Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim. Średnia ocen 5,13. To nasi tegoroczni prymusi, wzory do naśladowania dla innych uczniów.